cytat znalazłem u aktora, no właśnie takiej starej daty, już nieżyjącego. Chodzi o Jerzego Turka, który powiedział, że no w filmie może każdy zagrać, no bo to jeżeli jest dobry reżyser, dobry montażysta, no to każdy jakoś to wypadnie na tym, w tej roli. Bo film ma to do siebie, że... Jeżeli... A na scenie, panie Cezary? Na scenie nie. No to na scenie nie. W filmie rzeczywiście tak, w związku z tym funkcjonuje to taka nazwa na Turszczycy, co nie do końca jest prawdziwe, bo to bywają niezwykle utalentowani ludzie, którzy w filmie mogą grać. Grają siebie, grają przez chwilę, mają ileś dubli, wybiera się dubel najlepszy, sztuka montażu, magia kina, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Robi swoje. Nie odbieram tym ludziom żadnego talentu, nie odbieram im umiejętności, wspaniałych ról i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w teatrze to się nie sprawdza. W teatrze aktor wchodzi i musi wykreować jakąś postać od A do Z. I do tego jest potrzebna ogromna technika, wiedza, umiejętności i talent. Albo zacząłbym od talentu, a potem praca, jeszcze praca, doświadczenie, praca, zdobywanie tego doświadczenia, zdobywanie umiejętności i warsztatu. Słowa pan nie dotrzymał. I milczy pan. Widział pan, żeby ktoś gadał z kneblem na ustach? Kto mi to tutaj puści? Znaczy ja powiedziałem, że to musi być tutaj? Do nas, do portu. Zawija wiele statków z Francji i z Niemiec. Mamy takie układy, że można by te taśmy przesłać. Sam pan to wymyślił, czy? Boi się pan mnie. Pewnie pan myśli, że jestem z bezpieki, co? Chodź pan. I co? Dalej mi pan nie wierzy? Wierzę w 10 przykazań. O 11 jest nie wsadzaj palca między drzwi. Filmowcy. Wszyscy jednak paka. Właśnie teatr. I też jesteśmy kilka dni przed kolejnym spektaklem teatralnym, w którym pan gra główną rolę. Jedną z dwóch głównych, pana na myśli truciznę teatru, w reżyserii Anny Zagórskiej, pana żony. Tak. Gramy gdzie? W Gdyni? Gramy w Gdyni, w Centrum Kultury Gdynia. Tam będziemy grali teraz w najbliższą sobotę i później 5 marca. No właśnie, tutaj mamy w tym spektaklu już taką sytuację mistrza aktorstwa, tak? Pan gra komedianta. Tak, komedianta. I Markis jest takim właśnie podstępnym, takim kimś, kto wystawia na próbę tego komedianta. Tak to się odbywa? Tak to się odbywa. To jest taki blef w blefie, a czasami nawet podwójny i poszczególny blef w blefie, taka baba w babie. A Markis, który jest filozofem, niezwykle młodym człowiekiem, wystawia na próbę aktora, próbując zorientować się, co to jest tak naprawdę prawda sceniczna, jeżeli tak można to powiedzieć, albo innymi słowy przenosząc to na życie już nasze, kiedy człowiek jest prawdziwy i jak wygląda człowiek, który mówi prawdę, a chodzi wszystko o moment śmierci. Zaatakowała go jakaś toksyna. Albo mu ją podano. To już panów sprawa. Ma silny organizm. Gdyby trochę później, albo gdyby tego czegoś było więcej, bylibyśmy niepotrzebni. Jest aż tak źle? Raczej było, mam nadzieję. A jak się tu znalazł? Anonimowe wezwanie. Kobieta. Rekę wezwała kobieta. Czy to aż tak ważne? Nie ważne. Śmierć? Śmierć jest tutaj takim tematem przewodnim troszeczkę. To jest zakamuflowane, tam jest taki
element czarnej komedii. No więc za wiele nie chcę zdradzać. Ale to jest taki spektakl, na którym możemy się tak pośmiać? Czy to jest na poważnie? To nie jest farsa. No, oczywiście, że możemy się pośmiać, to nie jest farsa, to jest bardziej taka czarna komedia, jeżeli komedia w ogóle jest dobrym słowem do tego. Kątem oka czasami, jak śledzimy publiczność, to widzimy, że reagują spontanicznie uśmiechem na niektóre nasze kwestie, ale nie jest to naszym zadaniem przewodnim, żeby rozśmieszyć publiczność. Raczej z kontekstu wynika ta śmieszność, kiedy okazuje się, że albo Markis, albo aktor nie radzą sobie z rzeczywistością. Dlaczego się nie odzywa? To bardzo częsty objaw w takich przypadkach. Psychoza, rodzaj blokady. Zawiodło sterowanie i zabezpieczenia. Czy wiadomo panom, czy chory przed incydentem miał jakieś silne stany emocjonalne? Miał. Albo wykrzyczy to z siebie i wróci do życia. Albo? Albo trzeba go będzie przewieźć gdzie indziej. I to na dłużej. Chciałem się upewnić, czy trucizna teatru będzie miała takie znamiona właśnie farsy. Nie będzie miała. Nie, farsy na pewno. Farsy i ani takich żadnych żartobliwych dialogów też tam nie będzie. No ale wydaje mi się, że w ostatnim czasie jednak komedia zapanowała w pana życiu. No bo takie trzy tytuły jak Klub Mężusiów od Dana Hungra. No to już wiadomo, nie mamy wątpliwości. Tak. Sam tytuł nam sugeruje, że coś tu będzie śmiesznego. O co biega? Też jest taki spektakl, a także Kochaj albo rzuć. Trzy w trzech gra pan takich. No i właśnie komedia, panie Cezary, trochę tak wkradła się chyba w pana życie teraz. No widzimy, to też jest zmiana strukturalna. Ale komedia to jest ciężki gatunek dla aktora. Niektórzy uważają, że komedia to jest niższy stopień, co nie do końca jest prawdą. Bardzo trzeba się w komedii namęczyć, bo to jest jeszcze dojście do takiego charakteru, jak ma tragedia, i potem należy nałożyć jeszcze taki rys ironiczny czy charakterystyczny na to, co się dzieje. Nie musi się pan skradać jak łosica do kurnika. Jak chłop do baby przyszedł, to i wyśmusz. Niby tak. Do widzenia. Rzeczywiście ostatnio komedia stała mi się bliska, może dlatego trucizna teatru, żeby wrócić do źródeł, do korzeni. Wie pan, jak mówimy o źródłach i o korzeniach, to daleko od komedii nie jesteśmy. Nie? Niemożliwe. Proszę sobie prześledzić teatr grecki. No, komedia, jak to jest na tragedii antycznej. No tak, bo to taki fajny jest element, o komedii się nie mówi, a większość z tych tragedii, o których mówimy, one miały podtekst komediowy. A to ciekawe, to muszę sobie to prześledzić. Boli się to, że zarabiam trzy razy więcej od ciebie, właściwie ja utrzymuję ten dom. Co ty wieprzysz? Woda sodowa uderzyła się do głowy? Udało ci się przypać kilka śliskich tematów? Załapałaś wynagrodę i co? Myślisz, że wszystko ci wolno, tak? Tadeusz, kocham was obu. Ale nie zrezygnuję w tej chwili z pracy. No ale panie Cezary, tak powoli kończąc, zastanawiałem się dziś jadąc do pana, a może jeszcze zanim to powiem, no bo powiedzmy, że jestem tutaj na zaproszenie pana Cezarego, ponieważ pan Cezary nie mógł przyjechać do Słupska, do naszej filharmonii, no bo tam także kolejny spektakl, w którym wystąpi pan, ale nie ciałem. Medialnie. Wystąpi pan tak właśnie na obrazkach, na zdjęciach, na filmie, i chodzi o Gwiazda i spektakl w reżyserii pana Cezarego Murawskiego.
z wielkimi paniami w rolach głównych, pani Zawadzka i pani Gornostaj. Tak, tak. Pani Magda Zawadzka i pani Ania Gornostaj. Tak, Teatr Kapitol z Warszawy. To przecudowna praca, z obydwoma paniami fantastycznie się pracowało. Dużo pracowaliśmy nad tym tekstem, dużo tego rozmawialiśmy i troszeczkę odeszliśmy od takiego źródła czy korzenia tego tekstu, gdzie chodziło wyłącznie o taką stworzenie takiej komediowej roli artystki. Nam chodziło bardziej o opowiedzenie historii, co się dzieje generalnie z artystami takimi tabloidowymi i w zderzeniu z normalnym życiem, z normalną taką rzeczywistością, kiedy pojawiają się w prywatnym domu, a zachowują się troszeczkę jak dalej, jak gwiazda, nie przyjmując do wiadomości, że są jednak w innej przestrzeni. Czyli także warto pójść... Warto pójść, bo świetnie pani grają, fantastyczne role, także wielka była przyjemność pracy, wielka przyjemność oglądania. Zmusiłam cię do tego małżeństwa. Ja wymyśliłam to dziecko. Ja zmuszam do babskich robót w domu. Paśka, nie pieprz, tylko powiedz, o co ci chodzi. Chcę się z tobą rozwieść. Zwariowałaś. Nie pomyślałaś, że dziecko musi mieć rodziców? Małego zabieram z sobą, nie martw się. Nie zgadzam się. Nie, obchodzi mnie to. Rozumiesz? Ja mam dosyć. Dosyć twojego chłody wiecznej krytyki. Tadeusz, ja mam kogoś. I żyję z nim od jakiegoś czasu. Jutro idę do adwokata.